Król Persji zaprosił wszystkich Żydów, jacy zostali zaasymilowani przez Babilończyków przez ponad 70 lat, by powrócili na swoje ziemie, jednak większość z tych Żydów zdążyła przyzwyczaić się do życia, jakiego wiedli Babilończycy. Popadli w cudzołóstwo w poszukiwaniu łatwego życia w Babilonie. Cyrus zapowiedział, że kto jest od was, niech wystąpi. W każdym pokoleniu jest zawsze święta resztka napełniona Duchem Bożym. Bóg zawsze ma swoją garstkę ludzi, gdzie by się nie spojrzał na Biblii od początku do końca. Kiedy mam na myśli owych ludzi, to mówię o tych, którzy są całkowicie oddani Jezusowi Chrystusowi, którzy chodzą w Jego sprawiedliwości, którzy są oddzieleni od tego świata, całkowicie oddane z serca dla Chrystusa, a Pan zawsze będzie miał swoją świętą resztkę. Kiedy wrócili do swojej ziemi, zostali w ruinie Judeę. Nastał głód, świątynia, ta niegdyś wspaniała świątynia zrównana z ziemią. Mury przepadły, studnie wyschły, całkowicie totalna ruina. Niektórzy z nich, widząc to, mówią: odeszliśmy z Babilonu dla tego czegoś? Nadchodzi czas, kiedy to twoje oczy zostaną zwrócone na tą ruinę, jak również na odwieczny cel, jaki ma sam Bóg. Nadchodzi czas, kiedy już nie możesz tylko nauczyć o ruinach. Musisz odstąpić od mówienia o tym, jak również samego rozmyślenia na ten temat i poznać sam zamysł serca Jezusa, co On pragnie zrobić i zbudować w nowym ciele, prawdziwym Kościele Jezusa Chrystusa. Alleluja. Powracając do wątku, ci, którzy powrócili, rozglądając się, zaczynają poszukiwać i powoli wracać do domu Bożego, tym samym myśląc o tym Bożym celu dla nich. Zaczynają od budowy ołtarza pośrodku wszystkich gruzów i ruin. Pamiętajcie jednak, ziemia ta jest przepełniona przemocą bandytów i złodziei, którzy w tamtych rejonach się ukrywają. Ze wszystkich stron otaczają ich zagrażające im wojska. Oni postawili ołtarz ich siedzibie ze strachu przed otaczającymi ich ludami i składają ofiarę całopalenia przed Panem każdego poranka i wieczoru. Coś się tam wydarzyło, gdyż ci ludzie zbyt byli zajęci, aby zajmować się własnymi sprawami. Bóg powiedział: nie, ja chcę z wami współpracować. Chcę uczynić coś wraz z ciałem. Zniecił we wszystkich sercach pragnienie powrotu do Jerozolimy, gdzie ze wszystkich osad zgromadzili się razem w tym mieście i postawili ołtarz, ponieważ strach był w nich przez to, że otaczały ich narody. Rzuć wszystko i przystąp do ołtarza z całą falą Ducha Świętego. Porzuć wszystko i podejdź do ołtarza. Ołtarz reprezentuje miejsce, gdzie manifestuje się obecność Pana. To wezwanie dla prawdziwych wierzących, którzy chętnie przystąpili, mówiąc: oddam swoje ciało dla Ciebie, jako żywą ofiarę. Kochani, Bóg nie może osiągnąć swego odwiecznego celu w nas, jeśli każdy będzie odchodził, zajmując się swoimi własnymi sprawami, nie widząc powiązania pomiędzy jednym a drugim, tymi, którzy mają te same myśli co Chrystus. On próbuje wszystkich z sobą zjednać. Ci, którzy myślą podobnie do Niego, którzy znajdują wspólny język, On przygotowuje ludzi, jednak niczego nie uczyni, jeśli nadal będą zlekać w ruinach, dopóki wszyscy z nich się nie zbiorą z płaczem w ich sercu. Rzuć wszystko i przystąp do ołtarza. Bóg nie patrzy na to, co zostało wbudowane przez człowieka, lecz na nasze ciała, kiedy zbieramy się wszyscy razem, ci, którzy prawdziwie nastawili swoje serce na Pana. Zmęczeni z szumą winami, reklamą czy też samoobłudą, przychodzą przed Tron Boży, aby oczyszczać, uświęcać swoje życie. Oni wierzą Bożemu Słowu, że jest możliwe, by zwyciężyć życiem w tych czasach ostatecznych pośrodku samych ruin. Jednak to by się nigdy nie wydarzyło, gdyby nie było przywiązania i zamiaru odbudowy ołtarza. Najlepsze zaświadczenie o tym, że jesteśmy częścią tej świętej Bożej resztki w tych czasach ostatecznych, jest to, że jesteśmy w stanie porzucić wszystko i wyruszyć z Bożymi ludźmi przed ołtarz. To jest właśnie całe ciało Chrystusa. To jest ten ołtarz. To jest właśnie to miejsce, gdzie manifestuje się Boża obecność. On czyni to przez świętych i oddzielonych dla Niego ludzi. Czym jest ciało Chrystusa? To ja i ty, a On jest tym samym głową. Jesteśmy zauważalnym ciałem Chrystusa na tej ziemi. Jedyny Chrystus, jaki może być widoczny dla innych, to ile ktoś może zobaczyć Go w tobie i we mnie. To odzwierciedlenie Jezusa w nas. Jesteśmy odbiciem Jego chwały. Następną cechą, jaką wyróżnia tą resztkę Boga, jest nieustające pragnienie uwielbiania Go. Prawdziwe pożądanie do chwalenia. To pragnienie, pragnienia tego, by nadzwyczajnie
przebywać w Jego obecności, wielbiąc Jego imię. To ten odróżniający znak pozostałej reszki, który manifestuje się pragnieniem do uwielbiania. Oni nie chcą tylko być karmieni małą rzeczką, nie chcą być rozbawiani. Oni pragną tylko i wyłącznie uwielbiać i kochać i drżeć na Jego słowo. Unosić swoje ręce i serca, są oni szczerymi czciami, to prawdziwa święta reszka czcicieli prawdziwych wielbiących. Amen.